podział na, prawda, nieważne, czy je nazywamy prawicę, czy tak, lewicę, czy tak, prawda. Witamy Państwa, Maciej Poręba, Bolesław Pszenica. Czy tam liberalni, prawda. A więc to grupy takie zawsze były, które się dzieliły. One się różniły tylko pewnymi sprawami, no na przykład jeśli chodzi o Żydów, nie? Tak. Tomasz, grupa była starozakonnych. Tak. Którą ja odtworzyłem jakby, prawda. Udało ci się. Tak. Z wielkimi trudnościami. Pomijam, że potrzeba 100 osób do założenia takiej gminy religijnej, prawda, ale takie nasza gmina starozakonnych, oczywiście opierając się o tradycję, która była założona w XVIII wieku. Mówisz o hasydach inaczej, tak? Nie, mówię o gminie starozakonnej. Wyróżnisz potem zróżnicowanie. Mówię o gminie starozakonnej, tak, o mojej. Widzicie, jakie to są dwie różnice w tym? W odróżnieniu od gminy właśnie, czy hasyckiej, tak, czy gminy liberalnej, czy gminy, prawda, tej ortodoksyjnej, to oczywiście ona miała zawsze jakieś różnice. Bóg był ten sam, modlitwa była ta sama, wszystko było, oczywiście musiało być związane zgodnie z nakazami religii mojżeszowej, jedynie tylko wykonawstwo. No na przykład, dam ci przykład. W gminie starozakonnej w XX wieku, kiedy Żydzi ci zbudowali synagogę na Tłomackiem, tak, że synagoga na Tłomackiem to nic innego jak gminy starozakonnej, a nie tej gminy Żydów z tymi pejsami, tymi brodatymi, tymi w tych hałatach, tymi biedakami. Bo to bieda. To była bieda. Tu nie. W gminie starozakonnej była inteligencja. Aha. Byli ludzie zamożni. Byli ludzie, którzy na przykład w synagodze na Tłomackiem mieli wykupione swoje numerki. Niesamowite. A przychodzili do tej synagogi tylko dwa razy w tygodniu. Przepraszam, dwa razy w roku. Ale numerki były. A numerki były. Oni mieli pieniądze. No nie biedni. Między innymi, oczywiście mój dziadek, tak, Abram Nowicki, tak się nazywa, który miał fabryczkę butów gumowych w Warszawie, a właśnie należał do gminy starozakonnych, dawał pieniądze dla starozakonnych, dla gminy na Tłomackiej. Ale czym się jeszcze różniło, jaka była różnica? Otóż to, w gminie starozakonnych, ponieważ to byli ludzie, Żydzi polscy, bogaci, byli też propolscy. Oni byli Polakami przede wszystkim. Oni się czuli Polakami. Na przykład tak jak Kronenberg wcześniej, tak? Tak jak Kronenberg, świetne porównanie. Tu Wojtek będzie musiał zmienić prawo. No właśnie. I teraz tak. No, choćby taka mała różnica. W gminie starozakonnym na Tłomackiem mogłeś usłyszeć modlitwy po polsku. To gmina starozakonna, to ci inteligenci żydowscy, to ci bogaci Żydzi. Oni po prostu byli propolscy. Modlitwy były za Polskę. Boże, coś Polska. A więc to było bardzo znane, cenione w takiej synagodze, gdzie kantorem, śpiewakiem, rabinem. Byli najwybitniejsi ludzie, no choćby Jan Sierota. No Jan Sierota, jeden z najwybitniejszych głosów, prawda, jak on śpiewał tam, prawda, barwu hatu adenoi, no to to było opera, to była, to było coś, prawda, wielkiego coś. No i to była ta różnica między tymi biedakami, między tymi, co dzisiaj są na przykład w synagodze Nożyka. Synagoga Nożyka skupiała Żydów, Nożyk, małżeństwo Nożyk, byli bogaci. Oni ufundowali tą synagogę, ale ufundowali tą synagogę dla tych hasydów, dla tych biednych, dla tych w sumie tych dla biedoty. No tak to nazwijmy oczywiście ogólnie. Oczywiście trzeba dodać, że wśród tej biedoty no, byli też ci, którzy byli możniejsi. No oczywiście. No tak, bo no tam i... był średnik i średnia klasa tak zwana. Tak. No tak, ale tak jest wszędzie. W kościele katolickim również jest to samo przecież. A więc oczywiście, że tak. To w każdym kościele, czy to u ewangelików,
Tak, też to, jest to samo. Tak. No. Tak. Są możniejsi, są tak. bogaci, tak. a są biedniejsi. No przecież to jest normalne. No. Dziękujemy. Także takie to były te różnice. A jakie były? Jak mówimy o różnicach. No tak, ale mamy tak, mamy na przykład z literatury polskiej, powiedzmy, Ziemię obiecaną, to oczywiście Wajda troszeczkę zmienił scenariusz, choć film jest wybitny, najwybitniejszy chyba jego film. On już nie żyje, więc nie będziemy po nim jechać. Wasze zdrowie, panowie. Najlepsze, lachaj. Lachaj. Pytanie jest takie. A jakie były stosunki tych polskich starozakonnych Żydów z zachodnimi, zachodnich państw, żyjącymi w Stanach Zjednoczonych? Jak to było? Tak, no właśnie. I tu zaczęły się kłótnie. To zaczęły się, prawda, niesnaski. No bo tak, ci Żydzi, powiedzmy ci ze synagogi Nożyka, nazwijmy, oni byli tak zwanymi układowcami państwowymi. To znaczy państwo chciało mieć, szczególnie właśnie już w XX wieku, państwo chciało mieć jedną gminę, jednego reprezentanta. I tym jednym reprezentantem, głównie z tego jednego, z gminy Nożyka, z gminy prawda, na Twardej, powstali właśnie reprezentanci dla państwa, dla państwa polskiego. No i tak po dzień dzisiejszy to już jest. I oni oczywiście się bardzo kłócili z tymi starozakonnymi. Tak. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o pieniądze. Jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo Geszefty, o co chodzi. Najważniejsze. Tak, no chodziło o geszefty, prawda, które ci robili w ten sposób, powiedzmy, w sposób bardziej nowoczesny, nazwijmy. A no tak jak wspomniałeś u Wajdy, no to widać te właśnie te takie zróżnicowanie, prawda? Żadnego współczucia dla biednych Żydów polskich przez tych niemieckich, którzy tam występują, czy innych z zachodu, tak? No tak. To znaczy... też poznańscy się świetnie zachowali akurat tutaj. Mówię o No tak, ale generalnie rzecz biorąc... Pozdrawiam, jeśli nas będzie słuchał. Generalnie Abram Poznański. Tak. Żydzi znaleźli się w Polsce, w tak dużej ilości, znaleźli się w Polsce, przychodząc z Niemiec. Niemcy w pewnym okresie, właśnie 18, 19 wieku, Niemcy chcieli się pozbyć trochę Żydów, pozbyć się szczególnie tej biedoty. No bo i było strasznie dużo. No tak, Kulturkampf, oni chcieli, żeby oni się zniemczali, zasymilowali, słuchali no tak. władcy oświeconego. No tak, tak. I no, przemysłowienie, etc. i tak dalej. Tak, oczywiście. To wyścig był jawnie niewygodny dla Niemców rodowitych. Nie byli tak zorganizowani. Oczywiście. To jest jasne, to jest zazdrość. I w związku z powyższym, Polska, jako ten kraj, prawda, no, który bardzo zawsze pomagał, no nie tylko Żydom, bo przecież Polacy zawsze mieli charakter pomocny prawda, i pomogli Żydom właśnie ich przyjmując jako obywateli, przyjmując, prawda, dając im możliwość zamieszkania, dając im możliwość, prawda, bycia w ogóle. Ale oczywiście Żydzi się, niektórzy, bo to nie można powiedzieć, że wszyscy, nie można uogólniać. No niektórzy zachowywali się oczywiście no nie najlepiej w stosunku do swojego nowego kraju. Delikatnie mówiąc. No jeszcze mamy Rothschildów, Rockefellerów i takich innych. Nie, no to byli ci bogaci Żydzi, no właśnie Niemcy, którzy, prawda... Koniecznie chcieli rządzić światem, tak? Bankami światowymi. Tak, no to jest jeszcze inna, to jest jeszcze inny temat rządzenia światem, bo to... Ja wam powiem. Ja uważam, że historię należy dzielić przede wszystkim już nie chciałbym powiedzieć na każdy dzień, ale przynajmniej nawet na miesiąc, na pół roku, na rok. Dlatego, że w każdym czasokresie zmieniali się
ludzie, zmieniała się gospodarka, zmieniało się, prawda, no, oświecenie, prawda, no, no, choćby elektryfikacja, nie, nagle się pokazała elektryfikacja, to była wielka rzecz, to prawda, Łukasiewicz, Edison, tak, a wcześniej Łukasiewicz, lampa naftowa, prawda, Borysów, i tak dalej, to było, my tego nie bierzemy dzisiaj pod uwagę, ale to było szalone tempo rozwoju, prawda, w Europie, na świecie. Potroiła się ilość ludzi na świecie, to są rzeczy niewiarygodne, tam na początku ery podobno było 300 milionów, ale jest jeszcze takie pytanie, bo chodzi to, ja ten temat troszkę badałem z rosyjskiej strony, jak to jest z tymi Chazarami, bo oczywiście był ten moment, kiedy oni przechodzą, jeden z ludów tam, który zamieszkiwał terytoria między Morzem Czarnym, a tam górami Altaj, oni się przemieszczali, Chazarowie, którzy byli spychani przez Arabów, bo wtedy był okres niesienia islamu mieczem, trochę tak jak teraz Arabia Saudyjska i Katar sobie wymyśliła. Nie wiem, Izrael jest chyba ślepy, że na to nie zwraca uwagi, ale zdaje się, że ten prezydent jest dziwny. Izrael ma swoją politykę, politykę wspólnoty amerykańska-izraelskie jest widoczna. Czyli jest to zależność absolutna. No jest, ale to nie tylko, bo to przecież mam na myśli, co jest widoczne. Tak. Widoczne jest to, że każda rozruba, jaka jest na tym terenie Bliskiego Wschodu, to jest na rękę oczywiście Izraelowi. Tak. No, to nie, no wtedy wszyscy są słabsi od nas. Tak. Wielkie osłabienie, prawda, Iraku, Syrii, prawda, no, Libanu było na rękę i jest na rękę. Tak. Iranu już nie mogą osłabić, już się nie da. Chiny, Indie stoją i Rosja za nimi. Iranu, tu tak, będzie problem. Iranu tu będzie troszeczkę problem, aczkolwiek Iran jako to państwo, prawda, bardziej takie oświecone, czy tam Arabia Saudyjska, czy Jordania, oni nie potrzebują, prawda, rozrób, oni mają... No Arabia Saudyjska nie jest oświecona. Jakbyśmy, nie wiem, jak patrzyli na to państwo, to rozsiewnik państwa islamskiego. No, mówię o tej części związanej z sułtanem i religijną milicją. A co było z tej Chazarami? Ale nie, ale to jest oświecone w sensie tym, mam na myśli, że oni nie będą dążyć do jakiejś tam wojny. Oni są bogaci. I jak oni są bogaci, oni wolą płacić po prostu. Oni wolą dawać, prawda, pomoc. 380 miliardów dolarów kupią sprzętu amerykańskiego, tak? Bo on, pan Trump się właśnie o tym dowiedział. Chociaż powiedział, że na zachodnim brzegu jednak osiedli, panie Olmert, jednak nie róbcie. Ja wam tak radzę, więc tutaj i państwo palestyńskie temat wraca. Zresztą ja myślę, że powinny się te dwa narody dogadać, bo to nie ma sensu. Natomiast ta polityka proamerykańska, moim zdaniem, to jest niemądra polityka. Ona w wypadku, znaczy ja nie wiem, która amerykańska polityka, tych polityk amerykańskich jest dużo. Trump próbuje to równoważyć i utrzymać na tej trampolinie, bo no, sytuację ma w kongresie takiego pana McCaina, który jest fanatykiem, szaleńcem, to widać. Ale jak to jest z tymi Chazarami? Bo to ciągle słyszymy Chazarowie, mówię o tym judaizmie chazarskim. W pewnym momencie chyba bodajże książek Świętopeł w wieku X bodajże, na początku XI tych panów, rozbija, ten handel niewolnikami, w tym słowiańskimi, się kończy. No, tak, no to... Część ich trafia, tych, którzy nie przyjęli judaizmu, na Krym i wraz z Alanami tworzą nowe państwo. Potem się tam pojawiają Słowianie w X wieku, bo Tatarzy krymscy to tam przybywają dopiero w XIV, dużo, dużo później. Tak. Ale pytanie jest takie, skąd ten zabobon wiecznie stosowany, Chazarowie, czyli ci źli Żydzi, tak? Czyli Kaganowicz, niby Chazar, jakieś tam inne rzeczy. Jak byś wytłumaczył sprawę tych Chazarów? Czy była rywalizacja między tymi Chazarami, czy nie? I wytłumacz też tą kwestię przybywania do i przechodzenia na judaizm w średniowieczu i później inowierców, znaczy tych, którzy nie byli z rodzin żydowskich, tak? Czy tam związanych z tą kulturą i cywilizacją. No tak, ale to jak to było? Cofamy się. To ciekawe, bo to wszystko interesuje. Ale to cofamy się tak daleko. O wiele wieków wstecz. Że musielibyśmy się już nawet chyba cofnąć, jeśli tak już rozmawiać, no to od początku, od stworzenia. Słuchacie, to będzie interesować. Od stworzenia świata, no prawda, no od tego, kiedy, prawda, tak, Żydzi otrzymali, prawda, Pismo Święte, kiedy, Mojżesz, oczywiście, prawda. No pierwsi chrześcijanie byli Judejczykami, mówmy się. No tak, właśnie. Czy tam
pierwsze ludy, ludy, tak. Pan Bóg wybrał sobie, jako prawda, ten naród wybrany, ten, który otrzymał pierwszy, otrzymał, prawda, Pismo Święte, otrzymał, prawda, przykazania, no, wybrał sobie właśnie takie plemiona żydowskie. Tak. Plemiona semickie, nie żydowskie. Semickie. Semitami byli jej starożytni Egipcjanie i Fenicjanie. No właśnie, Chamitów było mniej niż Semitów, prawda? Tak, i wybrał. No i Grecy i Rzymianie, którzy się tam pojawią. Nie, no, wybrał Pan Bóg Semitów. Potem przez wieki, przez kilka przecież wieków, przez co najmniej 2000 lat po, czy tam 3000 lat po powstaniu Judei, po powstaniu, prawda, Żydów, no bo już tak już mówmy, żeby było. Można tak nazwać. Tak, można tak. Chociaż to też jest bardzo. Ale już umówmy się, że będziemy mówili Żydzi, no bo to już łatwiej będzie, prawda, to pewne rzeczy rozumie. Tak, oczywiście. A więc Pan Bóg oczywiście, no, tworząc to, myślał, że ten naród, który jest narodem, no, na tamte czasy, był najbardziej światły, był najbardziej, prawda, no, mądrym, nazwijmy to, w sensie takim... Zapobiegliwym, no, byśmy powiedzieli. Ale nazwijmy mądrym, no to Pan Bóg myślał, że to jest w zasadzie najlepsze wyjście, jakie mogło być dla świata i najlepsze, prawda... Tak. Najlepsze rozwiązanie. Rozwiązanie dla życia, że Żydzi, ci Judejczycy, będą nosili tą Biblię, będą nosili to Słowo Boże, będą inne ludy, prawda, pouczali, będą... Tymczasem, trzeba sobie przecież przypomnieć, że to było 12 plemion Izraela. I te 12 plemion Izraela między sobą też zaczęli rywalizować. Przez kilka tysięcy lat rywalizowali między sobą. To znaczy, stworzyli niejednolitość, nieprawda, jedność, o co ja zawsze proszę. Zawsze proszę i to każdy naród. Najlepiej, żebyśmy się zjednoczyli. W Polsce to samo. W Polsce to jest bardzo trudne. To jest właściwie niewykonalne od wielu wieków. Ale to powoduje, że są właśnie. I między... Wszyscy chcą być wojewodami. No właśnie. No, to jest świetne właśnie. Wszyscy chcą być wojewodami. Wszyscy chcą rządzić. I tak choć było. Wielu nie umie. Tak. I tak było z Żydami. Chcieli rządzić. Wszyscy chcieli rządzić. Jedno plemię zarządzać drugim. Jedno to. Rządzili w różne sposoby, napotykając już późniejszy okres, czyli tam powiedzmy Rzymian. Już powiedzmy jesteśmy... Czyli Imperium Rzymskie. Imperium Rzymskie. No to przecież widać, jak Żydzi... Czyli widać impera, dzieli rząd. No tak, ale to widać, jak Żydzi, prawda, się układali z każdym rządem, z każdym imperatorem. Do tego powstania w 79 roku, tak? No tak, ale to... No tak, ale to nie jest istotne. Najistotniejsze jest to, o czym mówimy, to mówimy teraz w tym momencie o tym, że te plemiona, ta państwowość żydowska była taka sobie, no, że wojowali między sobą. Tak, bez przerwy, bez przerwy jest o tym, tak, to prawda, tak. No, Pan Bóg to widział. Aha, no, faktycznie. Pan Bóg to widział. Jeśli mówimy od strony religijnej, to musimy sobie podzielić, albo mówimy od strony religijnej, albo od strony, prawda, ateistycznej, niereligijnej, no to wtedy będziemy mieli już kolejne inne zdania, ale mówmy od strony religijnej. Tak. Skupmy się właśnie od tej strony. To trzeba sobie powiedzieć, że Pan Bóg chyba widział, co się dzieje z jego dziećmi, że jego dzieci, którym wybrał, kłócą się między sobą, biją się między sobą o władzę, o wszystko, i Pan Bóg postanowił z innych ludów, tych ludów, którzy byli nieoświeceni, powiedzmy, stworzyć chrześcijan. Stworzyć, prawda, pierwszych chrześcijan. Wybrał na to oczywiście Joszuę z Nazaretu. Wybrał na to, prawda, późniejszego, no, Jezusa Chrystusa. Ale ten Joszuła z Nazaretu był prowadzony tą ręką boską. To był wielki człowiek, wielki Żyd,
który wychował się w środowisku żydowskim. Nazarejczyk ten był. Tak, Nazarejczyk. Ale nie mógł patrzeć. Nie mógł patrzeć też na to, co robi Sanhedryn. Tak, że Żydzi między sobą postępują źle. Tak jest. To, co robiła gmina ówczesna żydowska, tak zwany Sanhedryn. A więc nie mógł tego znieść, nie mógł tego patrzeć. Tam Bóg nie mógł na to patrzeć. Stąd powstanie później chrześcijan. Herod był nie lepszy, Antypas. No nie no. Wszyscy wojowali. Wszyscy wojowali, bo dlaczego? Dlatego, że człowiek po dzień dzisiejszy, przecież proszę zauważyć, po dzień dzisiejszy człowiek chce mieć absolutną władzę. Przecież to nie tylko, nie tylko, prawda... Tak, to nie tylko Rzymianie, to nie tylko... Prawda, bez zależności od religii. Tak, i religia jest tylko narzędziem. Oczywiście, że tak. Oczywiście, to jest wykorzystanie, prawda, słów boskich, słów, prawda, które są szlachetne, wykorzystanie do rządzenia. I dzisiaj mamy ten przykład, no przecież również, no jeśli spojrzymy na tych rabinów, na tych cadyków, na tych, którzy są dzisiaj, prawda, u władzy, czy to w Izraelu, czy to w Ameryce, no to przecież o co to chodzi? To chodzi o rządzenie, no przecież, to nie chodzi o, prawda, o to, by lud miał lepiej, bo lud będzie miał tyle, naród będzie miał tyle, co oni pozwolą na to, co oni ci rządzący, prawda? I tak było zawsze. I to nie ma znaczenia, jaki lud, również żydowski. Nie ma. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Naprawdę. To, to nie, nie jest istotne. Jak się bronić? Jak się organizować? No, co tylko mają robić jedność. Tak zwani Polacy? Co mają robić Polacy? I nie tylko Polacy. Tylko jedność. W jedności jest siła. Sumienie narodu nic innego nie mówi. Ja to, co robiłem, jaki twoja to? Nie wiem, czy pamiętacie, ale to, co robiłem, no ładne parę lat temu, powiedzmy 4-5 lat temu, z Leszkiem Bublem. Dziwna z Leszkiem postać, Bublem. Dziwna postać, kontrowersyjna postać. No tak, ale to... nie mam o nim najlepszego okrzyknięty zdania, antysemitą polski. Tak. Ale moi drodzy, no tak, właśnie. On udaje, tak, on niby antysemita. Nie no, ale... A jak się z tobą przyjaźni, to taki dziwny antysemityzm. Czyli ci tam przyjaźnicie się, czy kontaktujecie się, to taki ten antysemityzm rozpada się. No nie, my już na razie nie ale współpracujemy, jeszcze, ale... nie współpracujemy już od paru lat. Współpracowaliśmy, ale ja dlaczego wymieniłem tutaj Bubla? I dlaczego tą współpracę? Bo ja z nim, robiąc to, cośmy zrobili, a zrobiliśmy jednak dużo, pokazaliśmy światu, że Żydzi niszczą na przykład swoje majątki, że Żydzi, prawda, postępują źle, no choćby piosenka, ale jak prawda, byś, ale choćby piosenka słynna, prawda, Longinus Zerwi Mycka. Tak, Longinus Mycka, tak, ale wiesz, Bolesławie, bo chodzi o to, żeby oprócz tych ludzi, którzy są mądrzy w tym, co ty mówisz i w twoim kodzie wypowiedzi, byli też i zwykli Polacy, którzy siedzą, jedzą chipsy albo piją kolę i zastanawiają się, co dalej. Otóż pytanie jest takie, no dobrze, ale jak tym wszystkim Rockefellerowi, Rothschildowi i całe to dobrostwo? Nad tym by trzeba było pracować. Oni są Żydzi, czy oni są już nie Żydzi? Bo jeden z profesorów stwierdził, że narodowość żydowska to religia. Natomiast poza religią to właściwie już sprawa się rozmywa, z wyjątkiem tego tworu neohebrajskiego, no bo w Izraelu mamy nowohebrajski, i ten wyśnione państwo, które miało być drogą po śmierci tak naprawdę, to był ten Izrael, ten wyczekiwany, stało się przez Herzta, bodajże, ja mogę mylić nazwiska, no, zdarzyło się, znaczy Izrael stał się państwem, zresztą, powiedzmy szczerze, dzięki Związkowi Radzieckiemu, poniekąd włoskim, Włochom Mussoliniego, no i przede wszystkim międzywojennej Polsce. No bo Polska była zainteresowana w tym, żeby ten twór powstał, znaczy państwo izraelskie powstało.
Z tym, że miało być to państwo spółdzielcze, miało być to państwo oparte na koncepcji PBS-u, spółdzielni. Nie no, czyli cąd kibuce, tak. No tak, nie no. Tak zgadza się tutaj, tak? To jest to. Ten pomysł był. Tak, ale to... Cała ta ale to, no, tak, umiarkowana ale, lewica do ale tego to dążyła. No tak, ale to też trzeba... Żabotyński do tego dążył. Ale to, żeśmy poszli już do końca tego, co wiemy, a tak. To, co było z ostatniej naszej historii, ale musimy się w takim razie cofnąć do tego rozpadu. No właśnie. Jak to się rozpadło, no właśnie, jak to się państwo? To rozpadło? Właśnie, jak? Właśnie. Jak to się stało, no że Żydzi zostali wypędzeni z tamtych ziem? No to to niby Rzymianie. Rzymianie zrobili. No ale ten eksodus, to wyrzucenie tych Żydów z tych ziem musiało mieć, prawda, jakąś logikę, jakąś myśl, prawda? To tak samo jak powrót Żydów do Izraela po 1948 roku z umowy państw, prawda? Gdzie założono, że od razu powstaną dwa, palestyńskie i żydowskie, prawda? Tak. Zostało to naruszone przez stronę w tym momencie, wiadomo jak. Dobrze, ale... Gdzie terroryzm był wobec Brytyjczyków bez zgody znowu pierwszego prezydenta, przywódcę tego państwa. Brytyjczycy nie chcieli, dziwne, Brytyjczycy rzeczy, nie chcieli oddać tych ziem, bo tak. Brytyjczycy byli zawsze, prawda, za tym, żeby mieć poddanych i żeby mieć i jabłko, no tak, i koguta. No tak, no po prostu, no to jak ktoś już ma władzę i ma, prawda, swoje kolonie, to już tych kolonii nie chciałby oddać. Szczególnie, no, Brytyjczycy. Szczególnie Brytyjczycy byli w tamtych wiekach, prawda, no nastawieni. No i później też. No, tak. British no. Petroleum i tak dalej. No dzisiaj widzimy, że Brytyjczycy nawet mogą wystąpić z Unii Europejskiej, a więc już jest troszkę, prawda, ta inna polityka no, ale brytyjska. Za chwilę im wróci problem Irlandii Północnej. No tak, ale... To się, no tak. To się tak nie schowało. No. Tematy rozległe. Tematy rozległe, nie wchodzimy w te tematy. No tak, no tak, ale to, no tak, ale te tematy są również ważne w stronę to, co mówimy. Przepraszam, czyli że ci przerwałem, czyli wracamy do tematu. Tak, no ale to jakby jest dla naszych widzów ważne, żeby nie wąska grupa nas oglądała, tylko żebyśmy się uświadamiali, rozumieli, że zawsze ci, co nami chcą kręcić, wykorzystywać, to nie są nawet narody, to są pewne interesy. Tak, to są grupy. Które no, mają cel dzielenia i rządzenia. No tak, no. No tak, no. Czy wymieniliśmy Rockefeller? No właśnie, czy Rothschild. Czy tam jeszcze wcześniej wymienimy Rothschild. Wcześniej byli inni. Czy wymienimy George'a Sorosza? O, to mój no, przecież to bardzo lubię. Tak? Bardzo. No ja rozumiem. Ty też bardzo. Tak, bardzo go lubię. Ale to taki George Soros, no przecież widać, że to jest polityk, że to jest Żyd, węgierski człowiek, który w tym łańcuszku rządzenia światem odgrywa wielką rządów cieni, rolę. Tak, czy rządów cieni, czy rządów, prawda... Z tym wydaje się, że Trump zaczyna wojować, stara się przynajmniej, na ile może. No. Trump będzie pierwszy. Będzie wojował, bo przecież jego prawda, wnuczka przeszła na judaizm, a więc no ale tak, ale nie no, tak dawno. No tak, tak. Ale pytanie, czy przeszła naprawdę dlatego, że w to wierzy, czy dlatego, że jej się mąż spodobał? No, bo potem prasa amerykańska zna, że jej mąż jest prorosyjski, więc już są problemy. Myślę, że... Także to też jest interesujące. Myślę, że tak, musiała przejść ze względu na to, że tak sobie życzą rabini, bo przecież żeby ona była Żydówką. Ale którzy rabini? Bo to... rabinat powiedzmy izraelski. Powiedzmy rabinat. Znowu to samo, rozumiem. No ale. Czyli Sanhedryn, tylko nowego typu. No tak. Gmina żydowska, Sanhedryn. Czyli to jest... rozumiecie? Nowy Sanhedryn. Neo-Sanhedryn. No tak jak są neokonserwatyści. No można tak powiedzieć. No jakoś muszę tym naszym. No można tak powiedzieć. A więc. Ona, żeby była Żydówką, żeby potem dzieci były żydowskie, tak. No to ona musiała przejść na judaizm. Musiała zrobić konwersję. Konwersję. Mimo, że nie ma nic wspólnego z pochodzeniem semickim. Tak. Jakby nawet chciała, to nie da rady. Tak, absolutnie. Nie znajdzie się. Tak, absolutnie. A więc, to tutaj jest ciekawsza rzecz, którą mogę dodać z gminy żydowskiej w Warszawie, powiedzmy. No. Pan rabin Michael Schurich robi, że tak powiem, nowych Żydów. Robi, produkuje. Jak golema? No tak, produkuje tak jak właśnie wnuczka Trumpa.
przechodzi... Hokus pokus i... Tak jest, tak, przechodzi... Blondynka z dużymi niebieskimi oczami, po mamusi, Słowence czy tam Czeszce. Tak, i już ona jest. I tak się dzieje dzisiaj w gminie żydowskiej w Warszawie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to wszystko i tak jest, za przeproszeniem, gówno prawda. Bo... Przepraszam najmocniej. Tak, tak. Przerywamy. Szanowni widzowie, była to pierwsza część naszej rozmowy. Następna część będzie w Sumieniu Narodu. Za chwilę będziemy to nagrywać. Natomiast do tematu wrócimy. Kiedy pan sobie życzy w tym tygodniu? Czy jest to możliwe? To była rozgrzewka, a żeby zainteresować państwa poważną debatą, której nie ma w polskich mediach, jakoś się nie mogę doczekać. Został nam jeszcze pan Michnik, został jeszcze parę innych rzeczy. Nie, dziękuję. Dziękuję. O, to... No te tematy, prawda, już... Jesteś gotów na nie odpowiedzieć. Ostatnie tematy naszego życia perelowskiego, powiedzmy, no to... to na ten Perel jest taki aż straszny, czekolady nie było, żyć się nie dało. To... Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Dla Poland News TV, Maciej Poręba i Bolesław Szenica. Bo powiedzmy szczerze, widzowie kochani, nie jestem od tego specjalistą, jestem w tematach rosyjskich dużo bardziej biegły, ale... Obiecuję, że będzie następna część.